Cześć. Dzisiejsze moje pytanie o emeryturę brzmi: czy ZUS doliczy do mojej polskiej emerytury okresy ubezpieczenia przebyte w innych państwach Unii Europejskiej czy też EFTA? Długość stażu ubezpieczeniowego nie ma znaczenia dla ustalenia emerytury w powszechnym wieku dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Dlatego, co do zasady, nie ma potrzeby uwzględnienia do polskiej emerytury okresów ubezpieczenia w tych państwach. Jednak w przypadku, gdy wyliczona emerytura okaże się niższa niż najniższa emerytura, następuje wówczas badanie stażu pracy, który mógłby umożliwić podwyższenie do najniższego świadczenia. Kobieta musi wówczas udokumentować 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, natomiast mężczyzna 25. Jeżeli z polskich okresów stażu pracy nie uda się udokumentować takiego stażu pracy, to ZUS, wyliczając przysługujące świadczenie w Polsce, może uwzględnić lata pracy za granicą. Jeżeli zastanawiacie się, jak dokładnie wyliczana jest polska emerytura, zajrzyjcie do naszego poprzedniego filmiku. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!